12 stycznia. Wspaniała reputacja. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. 1 rozdział 8 wiersz. W liście Rzymian 1:8 apostoł przechodzi do spraw ogólnych, od spraw ogólnych do spraw bieżących. Najpierw podaje chlubne świadectwo o wierzących w Rzymie. To też nauka dla nas. Każdy przecież może wiedzieć o drugiego wadach lub zaletach. Paweł na pewno znalazłby i u nas jakieś braki w tym czy innym i jak i w naszej wierze też. U wierzących w Rzymie podkreślił jednak pozytywne cechy, a nie negatywne. Chciałbym, aby każdy z nas nauczył się takiej postawy. Na nieszczęście znam takich wierzących, którzy widząc mnie zawsze podkreślają negatywne strony. Zamiast jakiegoś dobrego słowa słyszę tylko o złych przejawach życia na świecie, w zborze i wśród ludzi. Czasem ci apostołowie radości zwracają mi uwagę na moje słabości. Oczywiście to, co mówią, może być ważne lub nawet prawdziwe. Jednak patrząc na to od strony psychologicznej, łatwiej by się ich słuchało, gdyby zaczynali swój wywód od pozytywnej oceny. A jest to szczególnie ważne, gdy utrzymujemy z takimi ludźmi stałe kontakty. List apostoła uczy nas również zasad prawidłowego komunikowania się, odkrywania dobrych stron innych ludzi i podkreślania ich zalet. Zawsze zaczynajmy od spraw pozytywnych. Takie nastawienie i dobre słowa mogą poruszyć drugiego człowieka. Bóg chce zmieniać u swych świętych nawet sposób mówienia. Apostołowi należą się więc podziękowania za dodatkową naukę. Główną myślą wypływającą z wiersza 8 jest szalenie ważna. Wierzący w Rzymie byli znani wszędzie z prawdziwej wiary. Warto pracować na taką reputację. Ta wypowiedź apostoła powinna nas prowadzić do refleksji. Co ludzie mówią o nas? Co im przychodzi na myśl, gdy mowa jest o naszym lokalnym zborze czy kościele? Ewangelizacja nie rozpoczyna się od przyjazdu do wielkiego miasta ewangelisty. Zaczyna się od naszej reputacji jako ludzi wiary. Panie, pomóż mi, abym był podobny do Pawła w postawie i słowach. Dopomóż mi, abym wiedział, jak odbijać Twoje światło. Jak zyskać opinię człowieka wiary. Dziękuję.